Kieliszkowa Kartoteka. Podcast o książkach i okołoksiążkowych tematach. Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Fiszkowa Kartoteka. Dzisiaj opowiem Wam o powieści i opartym na tej powieści filmie, czyli o pikniku pod wiszącą skałą. Zacznijmy troszkę od faktów i zacznijmy od faktów na temat powieści, bo to powieść była pierwsza. Piknik pod wiszącą skałą to powieść australijskiej pisarki Joan Lindsay, opublikowana po raz pierwszy w 1967 roku. Jej akcja toczy się w 1900 roku, również w Australii. Punktem wyjściowym jest dzień Świętego Walentego, kiedy to grupa dziewcząt z pensji panny Appleyard, a właściwie pani Appleyard, udaje się na piknik pod pewną formację skalną zwaną Wiszącą Skałą. Okazuje się, że podczas tego pikniku zagubiły się cztery dziewczęta i jedna nauczycielka. Trwają poszukiwania, ale nie wiadomo, co się stało. Policja, psy tropiące nie znalazły ani śladu po zaginionych, nie wiadomo, czy je uprowadzono, czy też spadły gdzieś w przepaść. Także zagadka jest bardzo intrygująca, bardzo tajemnicza sprawa. No i po tych wydarzeniach dzieją się kolejne rzeczy. Zastanawiamy się właśnie, jak dziewczęta, te, które wróciły z pikniku, jak one się odnajdują w tej traumatycznej sytuacji, ponieważ nie wiedzą, co się dzieje z ich koleżankami, jak radzi sobie z tą potencjalną utratą reputacji właścicielka pensji, pani Appleyard, jak sobie radzą nauczycielki właśnie w tej pensji. No i jak reaguje w ogóle na to zaginięcie całe miasteczko, bo to jest takie malutkie miasteczko właśnie w Australii, więc śledzimy, co się dzieje po tym zaginięciu. No i tam są dalsze jakieś różne ciekawe wydarzenia, również dalsze tajemnice. Powieść jest uważana przez krytyków za jedną z największych powieści australijskich. Jej autorka Joan Lindsay urodziła się w 1896 roku, a zmarła 88 lat później, w 1984 roku. Joan urodziła się jako Joan Beckett a Weigel, albo Weigel, w zamożnej rodzinie, bardzo dobrze spowinowaconej, z różnymi politykami, z elitą australijską, no więc nie pochodziła z biednego domu. W wieku 13 lat została wysłana do szkoły z internatem, która później została przeniesiona w rejony, które następnie autorka opisała w książce Piknik pod wiszącą skałą. Kolejnym etapem edukacji po tej szkole z internatem były studia na Wydziale Sztuk Pięknych. Te studia ukończyła i mniej więcej do jakichś 40 roku życia spełniała się artystycznie, malując właśnie. Jeszcze na swoich studiach artystycznych poznała swojego przyszłego męża, Daryla Lindsaya, i pobrali się w 1922 roku. Nie mieli dzieci. Kiedy mąż umarł w dość bardzo dojrzałym wieku, to później już Joan nikogo nie poślubiła. Powieści Joan Lindsay zaczęła pisać dopiero w roku, może nie w roku, dopiero w swoim wieku 40 lat. Po swoim debiucie takiej powieści Time Without Clocks, drugą powieść autobiograficzną, napisała dopiero po 30 latach, w 1966 roku. A kolejną powieść, czyli właśnie Piknik pod wiszącą skałą, wydała w 1967 roku, czyli niemal po roku. Autorka mówiła w wywiadach, że tę powieść, Piknik pod wiszącą skałą, napisała w ciągu 4 tygodni. Poza powieściami pisała także sztuki teatralne, eseje i poezję. Do późnej starości pisała i malowała. Powieść Piknik pod wiszącą skałą jest fikcją historyczną, chociaż sama autorka pozostawia różne tropy, które sugerują, że powieść została oparta na prawdziwym wydarzeniu. Nawet przed początkiem tej historii w samej książce mamy taką notatkę od autorki. Czytelnicy muszą sami zdecydować, czy wypadki opisane w Pikniku pod wiszącą skałą są zmyślone, czy prawdziwe, ponieważ ów fatalny piknik odbył się w roku 1900 i wszystkie postaci występujące w książce dawno już nie żyją, wydaje się to nieistotne. Miejsce wydarzenia też jest miejscem prawdziwym. Wisząca skała faktycznie jest formacją skalną w Australii, w stanie Victoria, którą można znaleźć około 70 km na północny zachód od Melbourne. Formacja ta jest byłym wulkanem i leży na wysokości 718 metrów nad poziomem morza.
Ciekawostką jest, że autorka do książki napisała zakończenie, wyjaśniające, co się wydarzyło dziewczętom. Jednak ten rozdział został usunięty przez wydawcę i opublikowany dopiero w 1987 roku, czyli już po śmierci autorki, jako osobna książka, która była zatytułowana Tajemnica Wiszącej Skały. No i zawiera dość ciekawe wyjaśnienie i takie dość pojechane, że tak powiem. Nie będę go oczywiście zdradzać, bo sama autorka jeszcze w wywiadzie z 1974 roku na pytanie czytelników i krytyków, którzy prosili ją o wyjaśnienie tajemnicy zaginięcia dziewcząt, odpowiadała, że powieść została napisana celowo w taki sposób i pozostawia zagadkę nierozwiązaną, bo nie chce jej zdradzać. Więc tak naprawdę to może być równie dobrze taki zabieg wydawcy, który sam napisał zakończenie tej książki i po śmierci autorki dopiero ją wydał, żeby może zgarnąć jakieś dodatkowe pieniądze, nie wiem. Natomiast wiem, że zakończenie jest jakby w takim duchu zainteresowań autorki. Jest gdzieś tam blisko i mieści się w jakiejś takiej jej stylistyce. Więc oba wyjaśnienia są prawdopodobne i równie tajemnicze, ciekawe. Natomiast ja oczywiście, tak jak powiedziałam, nie będę go zdradzać, tego zakończenia. Traktujmy tę powieść jak zagadkę. Tak samo tę książkę potraktował reżyser filmu opartego na powieści, Peter Weir. Producentka Patricia Lowell, wykupiła prawa do filmu w 1973 roku, płacąc $100. Zatrudniła reżysera Petera Weira i scenarzystę Cliffa Greena. Ostateczny budżet filmu wyniósł $440 000, a film zarobił $5 120 000 na sprzedaży biletów w samej Australii. I to są takie fakty, dosyć suche. Natomiast czy mnie się podobała ta książka? Tak, bardzo mi się podobała. Nie spodziewałam się, że będzie mi się tak podobała wtedy, kiedy sięgałam po tę książkę. Ma bardzo ciekawą fabułę. Ta tajemnica, ta taka zagadka jest bardzo intrygująca i bardzo wciąga, bo do końca trzyma w napięciu, czy okaże się, jak autorka wyjaśni powód zaginięcia dziewcząt, co się tak naprawdę wydarzyło, czy odnajdą się te dziewczyny w ogóle w końcu, co się dowiemy w ogóle o pewnych innych bohaterach, bo tam też są dalsze trochę tajemnice, trochę ciekawostki. Kibicujemy jednym bohaterom, innym nie do końca. Oprócz tego książka ma bardzo taką dużą zaletę językową, bo tutaj styl tej książki jest bardzo piękny. Język już od pierwszych stron uderza taką swoją poetycką stylistyką. Szczególnie opisy przyrody są właśnie tak poetycko napisane. I świetnie oddają taką atmosferę gorącego lata, gorącego, suchego lata, kiedy cykady grają, kiedy słychać po prostu granie łąki, gdzieś tam świerszcze w oddali, kiedy tylko właśnie w takie gorące, upalne południe właściwie wszystko zamiera i tylko słychać właśnie takie granie łąki. No naprawdę to bardzo pięknie autorka oddała. Poza tym jest też dosyć ciekawa warstwa taka socjologiczna, bo poznajemy życie bogatych właścicieli ziemskich, takiej australijskiej arystokracji. Widzimy, jak piją herbatkę, jak jedzą sobie zimną baraninę, jak popijają koniak, jak jedzą truskawki ze śmietaną, jak się goszczą pomiędzy sobą. No jak wygląda takie życie właśnie takiej arystokracji. Przejeżdżają pomiędzy jednym domem a drugim domem, mają swoje domy letnie, zimowe, jeżdżą pomiędzy jakimiś posiadłościami, swoje córki oddają właśnie na pensję, a sami spędzają wakacje na przykład gdzieś w Indiach albo w kopalniach, kopiąc diamenty, szmaragdy i takie różne dziwne, drogie rzeczy, no bo właściciele ci mają jakieś swoje przedsiębiorstwa i zarabiają na nich, dlatego mają pieniądze na to, żeby oddawać córki, płacąc dosyć duże pieniądze właśnie na pensję. Więc to też jest bardzo ciekawy aspekt tej książki, bo widzimy, jak wyglądało takie życie. I tak, ja tę książkę bardzo polecam, chociaż nie dowiadujemy się rozwiązania większości tych tajemnic, ale niektóre się rozwiązują. To naprawdę jest to bardzo ciekawa książka. Dużo też zostawia naszemu domysłowi właśnie, co tam się wydarzyło tak naprawdę. Ale jest pięknie napisana i właśnie też ciekawie autorka pewnych wątków nie kończy w taki sposób, jaki
byśmy oczekiwali od powieści właśnie napisanej w takim stylu wiktoriańskim, gdzie pewnych jakby rozwiązań się spodziewamy, ale nie do końca je zastajemy, nie do końca jesteśmy może usatysfakcjonowani, ale to jest naprawdę bardzo ciekawe. Nie chcę też tutaj zdradzać, bo liczę, że przeczytacie tę książkę po mojej namowie. Natomiast jak mi się podobał film? Film też mi się podobał, bo ja go specjalnie jeszcze raz obejrzałam teraz niedawno, już po przeczytaniu tej książki, ale muszę powiedzieć, że podobał mi się mniej niż sama książka. Film był świetny w takim oddaniu właśnie tej pierwszej części, kiedy dziewczęta jadą na ten piknik, kiedy reżyser pokazuje właśnie to gorące lato, tę beztroską atmosferę pikniku, kiedy to wszystko jest takie spowolnione, leniwe, tam są takie powolne zdjęcia, długie ujęcia, słychać właśnie piękną muzykę, cykady grające. Ta fabuła książki jest świetnie oddana w tym filmie właśnie w ten sposób, natomiast jeśli chodzi o dalszą część filmu, to nie do końca mi się podobała. Była chyba też szybciej już nakręcona, w książce to też w jakimś tam swoim trybem płynęło. Tutaj jakoś miałam wrażenie, że te niektóre wątki były tak poprzecinane, nagle urwane i niedoprowadzone do końca w taki nie do końca satysfakcjonujący mnie sposób, dlatego właśnie w tym porównaniu książka a film podobał mi się film mniej, chociaż uważam, że nadal warto obejrzeć. Poza tym w książce jest też więcej ciekawych właśnie tych tajemnic pokazanych. Film się kończy dość nagle i brutalnie, a książka tak jakby łagodnie wyhamowuje. Warto przeczytać i książkę, i warto obejrzeć film. Jeżeli już film widzieliście, to naprawdę bardzo Wam polecam książkę, bo ona też potrafi dać coś więcej. Ja Wam powiem, że książkę, którą ja mam, to jest książka wydana w wydawnictwie Replika. I jest to książka w tłumaczeniu pana Wacława Niepokulczyckiego i jest to wydanie w oprawie twardej. Jest w ogóle to wydanie, widzę, z 2018 roku, więc to też nie jest jakaś nowość, ale naprawdę bardzo serdecznie Wam polecam. To tyle na dzisiaj. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że zajrzycie do notatek do tego odcinka, tam będą różne ciekawe linki, między innymi bezpośredni link do tej książki, o której dzisiaj mówiłam. Zapraszam na mojego Instagrama, Fiszkowa Kartoteka. Możecie tam skomentować, co myślicie o tej książce, co myślicie o filmie. A tymczasem do usłyszenia, cześć!